Jak poradzić sobie ze stresem? Jestem chyba ostatnim człowiekiem, który zachęcałby Was do tego, żeby próbować się modlić, jeżeli przeżywacie coś trudnego. Dlatego, że bardzo często te różne problemy, które przeżywamy, potrzebują po prostu trochę innego rozwiązania niż modlitwa. Natomiast nie jestem w stanie zaprzeczyć pewnemu doświadczeniu, które miałem, no nie wiem, jakieś może trzy tygodnie temu. Świeża sprawa. Dostałem wiadomość, która bardzo mnie zestresowała. Zestresowała mnie do tego stopnia, że ten stres spiął mi brzuch. To jest takie bardzo dobre, bardzo dobrze mi znane doświadczenie. I słuchajcie, akurat było tak, że zaraz po tym, jak dostałem tę wiadomość, miałem sprawować Eucharystię. I w miarę tego. Jak sprawowałem Eucharystię, ten stres odchodził. Pojawiały się myśli, które były odpowiedzią na trudne treści, które znalazłem właśnie w tej wiadomości. Pojawiały się myśli rozwiązania, myśli światła, przebłysk pewien świadomości, można tak powiedzieć. I cały ten stres, który wywołała we mnie tamta wiadomość, po prostu, po prostu odszedł. Dzisiaj yy, słuchamy w Ewangelii o tym, jak Jezus rozmnożył chleb. Bardziej niż chleb, będą mnie interesowały i mam nadzieję, że również was, okoliczności, w których to wszystko się działo. Bo jest tutaj napisane, że zbliżało się święto żydowskie Pascha. Zbliża się święto żydowskie Pascha. Jezus rozmnaża chleb, i to jest początek jego znaków dotyczących Eucharystii. To jest sam początek szóstego rozdziału Ewangelii świętego Jana, w którym znajduje się mowa eucharystyczna, w której Jezus tłumaczy swoim uczniom to, że niedługo da im swoje ciało i swoją krew. Czyli nie mamy jeszcze do czynienia z ciałem i krwią Jezusa, ale ze znakami, które Zbliżają nas do ciała i krwi Jezusa, dlatego że Pascha dopiero się zbliża. Myślę, że no, wiadomo, że Jezus da nam swoje ciało, swoje krew, swoją krew, ten prawdziwy pokarm w czasie Paschy, ale ważne jest, żeby sobie uzmysłowić to, co się wydarzyło w czasie Paschy. Pascha to jest ten moment, kiedy Izraelici zostali uwolnieni z Egiptu kiedy Bóg ich z tego Egiptu wyprowadził. Ale Pascha to jest też ta noc, kiedy Pan przechodził poprzez Egipt i kiedy zginęło wszystko, co pierworodne. I i to był jeden z powodów, dla którego Izraelici wręcz błagali, to jest jeden z powodów, dla którego Egipcjanie wręcz błagali Izraelitów, żeby w, końcu, żeby w końcu ich opuścili. I teraz popatrzcie, wracam do tego momentu mojego doświadczenia z samego początku, o którym Wam powiedziałem. Doświadczyłem tam paschy. Dlaczego? Bo przeszedłem od stresu do pokoju. Który odczułem również w swoim ciele. Przeszedłem od stresu do pokoju, dlatego że doświadczyłem przychodzenia pana. Ten stres odpadał ode mnie w miarę tego, jak posuwałem się właśnie przez Mszę Świętą, jak ją odprawiałem. Yy, o, tym wam, o tym Wam właśnie powiedziałem. Więc Pan przychodził, a ja jednocześnie wraz z tym Jego przychodzeniem przechodziłem od stresu do pokoju. I to było naprawdę bardzo dobre, bardzo dobre doświadczenie. Dzisiaj Święty Paweł w liście do Efezjan mówi. Zachęcam was ja, więzień w Panu, żebyście postępowali w sposób godny powołania, jakim, jakim zostaliście wezwani. Można by dużo mówić na temat tego, do czego powołuje nas Jezus, ale na samym początku, jak Jezus powołuje swoich apostołów, to, mu, to tam jest powiedziane w Ewangelii, że oni zostali powołani po to, żeby z nim byli, żeby mu towarzyszyli i żeby on mógł ich wysyłać na głoszenie nauki. Wielokrotnie słyszałem o tym, że pierwszym powołaniem ucznia Chrystusa jest po prostu to, żeby, żeby z Chrystusem być. W jaki sposób możemy być z Chrystusem? Odprawiając Eucharystię, uczestnicząc w Eucharystii, przyjmując to Jego przychodzenie do nas, ale również adorując Go, ale również adorując Go, bo ten chleb paschalny. W czasie którego my możemy doświadczyć przejścia od trudności do pokoju, jest nam ofiarowany i już możemy go przyjmować, już możemy przyjmować obecność Chrystusa, który sam jest pokojem i który zawsze spotykając się ze swoimi uczniami mówił, Pokój Wam, ale nie były to tylko słowa, to były słowa, które ustanawiały, ustanawiały pokój. Więc jest taka szansa, żeby doświadczyć działania Boga właśnie w ten sposób. I musimy zachowywać się w sposób godny powołania, do którego wezwaliśmy. Musimy oddawać cześć i szacunek Jezusowi obecnemu w najświętszym sakramencie, bo jeżeli nie będziemy tego robili, rozmijemy się z Nim. To jest jakiś wyjątkowy sposób jego fizycznej obecności pośród nas. I chcę Wam przeczytać fragment listu do duchownych, który napisał święty Franciszek. Kojarzymy go jako takiego wesołego człowieka, który żył na łonie natury, ale to był człowiek, który. No jest trudny, trudny do uchwycenia jest jego charyzmat, bardzo bogaty, ale jednym z elementów tego charyzmatu, czy tej duchowości świętego Franciszka, na pewno jest ogromna wrażliwość na tajemnicę obecności Jezusa pośród nas w Najświętszym Sakramencie. I on między innymi pisze tutaj tak: Niczego bowiem na tym świecie nie mamy i nie widzimy cieleśnie z Najwyższego. Jedynie ciało i krew, imiona i słowa, przez które zostaliśmy stworzeni i odkupieni ze śmierci do życia. Jeżeli chcemy mieć kontakt z Jezusem, musimy mieć kontakt z Eucharystią, dlatego że nie mamy tutaj fizycznie z Boga nic innego jak Jego ciało i krew, a jednocześnie mamy w tym ciele i w krwi wszystko. Bądźmy więc blisko Pana. Wam również życzę tego, żebyście mogli doświadczyć pokoju, który podarwuje przychodzący do nas Pan, żebyście mogli przechodzić, systematycznie przechodzić od trudności, które doświadczacie, do pokoju, który przynosi Jezus.